Dzień dobry Państwu, nazywam się Karolina Filipska, jestem przedstawicielem firmy Sovrana Polska, która zajmuje się szeroko pojętą tematyką pralnictwa. Generalnie zaopatrujemy pralnie wodne, chemiczne, w sprzęt i w technologię. Jesteśmy tutaj na targach w Kielcach IFRE Expo 2019 po to, że mamy tak naprawdę fajną technologię do prania odzieży specjalnej. Dlaczego to pranie odzieży specjalnej jest tak ważne? No właśnie niepranie tej odzieży wiąże się z pewnymi zagrożeniami dla strażaków, tak? Są to zagrożenia przede wszystkim związane z substancjami, które osadzają się na odzieży podczas prowadzenia działań ratowniczych. Te substancje później wnikają do organizmu takiego strażaka, no i co? I niestety powodują raka. Według badań 65% strażaków działających czynnie w straży pożarnej umiera właśnie z powodu tej choroby. Dlatego my jako firma tutaj wychodzimy naprzeciw takim zagrożeniom i stworzyliśmy technologię dopasowaną do potrzeb straży pożarnej. Technologia w sobie zawiera produkty dezynfekujące, impregnujące, mamy również ochronę od blasków, także jest zapewnienie, że nic się z nimi podczas prania nie stanie. To są również produkty walczące z zabrudzeniami olejowymi, tudzież innymi, które możemy podczas działań ratowniczych spotkać. Dodatkowo nasza firma proponuje system automatycznego dozowania, dzięki któremu ta technologia będzie idealnie dostosowana do tego typu asortymentu. A żeby móc to wszystko wyprać, potrzebna jest oczywiście pralka razem z suszarką. Taki zestaw jest to zestaw kompaktowy, który można ustawić w każdej jednostce, czy to Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczej Straży Pożarnej. Co więcej, są to profesjonalne urządzenia, energooszczędne i wodooszczędne. To zapewnia tak naprawdę stuprocentową pewność, że Nomexy używane w straży pożarnej, czy to ochotniczej, czy państwowej, będą czyste, bez żadnych dodatkowych zagrożeń. Jest to pewne. Jest to tak naprawdę, ten cały system jest tak prosty, że możemy go uruchomić przy pomocy palca i dwóch kliknięć nacisków. Natomiast o to właśnie chodzi, żeby strażak działał podczas akcji, a nie musiał się martwić o to, że jest jakaś skomplikowana maszyna, czy ewentualnie nie musi dbać o to, że musi dolewać jakieś środki do tej pralki. Absolutnie nie. Wszystko jest skalibrowane, wszystko jest w taki sposób ustawione, żeby w 100% działało. Ta maszyna jest o załadunku 10 kg, zarówno pralka i suszarka. Więc to jest taki zestaw, który myślę spełni wymagania każdej jednostki.